Budźcie się, nie śpijcie, bo to ostatni bój. Czuwajcie. Zakupcie sobie u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Już czas obudzić się, oblubienico, i powstać do czynienia mojej woli. Zamilcz, oskarżycielu, bo mój lud jest wykupiony moją świętą krwią. Tylko pijany jest cudzołóstwem ze światem. Ale kto pośród was odda mi siebie samego i zwycięży, ten będzie zasiadał na mym tronie i otrzyma koronę żywota. Jego imię nie zostanie wymazane z księgi żywota, ale zasiądzie i będzie mi synem i córką. Już niedługa chwila, a ujrzycie mnie, a waszej radości nikt wam nie zabierze. Bo jak raduje się oblubienica ze spotkania ze swym oblubieńcem, tak wy będziecie radować się tym, że ujrzycie mnie. Ale musi umrzeć w was wszystko to, co jest ciała. Wołajcie, a ja wam odpowiem i pouczę. Mój duch, którego świat nie może przyjąć, chce was uczyć. Ale oporni jesteście i cały czas bez ustanku myśli krążą po waszej głowie. Czy to Pan mówi? Ja jestem waszym Panem i nauczycielem. I ja chcę do was mówić. Dzieci, nie jesteście gotowi na spotkanie ze mną. Nie dlatego, że nie mam mocy, ale dlatego, że nie pozwalacie działać swobodnie memu duchowi. On pragnie uwielbiać mnie i pocieszać was w każdej chwili, aby miłość, którą jestem, była w was, aby miłosierdzie górowało nad sądem. Wzywam wojowników modlitwy do trwania we mnie, do wstawiania się za innymi. Ten świat przemija i wszystko, co się nie narodzi ze mnie, zostanie zgładzone. Zapowiadałem to na początku, co wydarzy się na końcu. Chwalców, którzy poukrywali się, wzywam do pokuty i oddawania mi chwały w prostocie i czystości. Nie mogę przyjąć chwały z plugawych ust i brudnych rąk. Oczyśćcie się, aby nikt nie był potępiony. Ubierzcie się w sprawiedliwość mego Syna, waszego Pana, Emmanuel, Bóg z nami. Stańcie na skale, z której jesteście wykuci. Jak Mojżesz wołał i popłynęła woda, tak samo wy wołajcie, a moje żywe wody popłyną. Tylko kto pragnie, ten niech przychodzi i pije. A suche pola zostaną nawodnione, ziemia spierzchnięta, wypełniona obficie. Życie powróci i pośród burzy i wichury będziecie mieć pokój, który nie zmąci niczego. I będziecie moimi świadkami. Wydawać was będą ludzie i będziecie przechodzić próby. Ufajcie i wierzcie. Tak jak przekazywałem, prędzej zaprzyjcie się samych siebie i wierzcie. Ja zwyciężyłem świat, a każdy, kto do mnie przyjdzie i będzie wołał, nie zostanie wyrzucony precz. Nie narzekajcie. Nie mogę znieść waszego narzekania. Żyjecie w wygodzie i obfitości. Żadne pokolenie nie miało takich możliwości jak wy. Zobaczcie, co naprawdę dla mnie robicie. Jak niewiele jest chwały, zachwytu dla mnie, waszego Boga. Dzieci moje, to ostatnia godzina. Weźcie swoje lampy i napełniajcie je oliwą, aby nikomu nie zabrakło. Nie chcę nikogo odrzucać. Chodźcie do mnie. Zobaczcie, jak lekkie jest moje brzemię i słodkie jarzmo. Oto idzie twój król, nadchodzi w swej chwale. A kto mnie wyczekuje tak tęskno? Kto w nocy wygląda i nasłuchuje stukania? Jeszcze jest czas, jeszcze trwa dziś. Wołajcie, a zlituję się i wybawię was od wrogów. Ogłoście post i wołajcie ze zgubionym ludem, aby się ocknął, przebudził. Módlcie się bez ustanku, abyście wytrwali próby. Wróg ma łatwy dostęp do was, bo nie trwacie we mnie i moim słowie.
Ja jestem z wami aż do skończenia świata i nic nie może mi wyrwać was z mojej dłoni. Jedynie wy możecie zrezygnować. Ja nie zaprę się swego słowa. Moje słowo zawsze wykonuje moją wolę. Wołajcie, a zmiłuję się i dam wam odpocznienie w czasie wielkiej próby, która nadchodzi na ten świat. A to, co wam przygotowałem, przewyższa wszystko to, co do tej pory widzieliście i znacie. Ufajcie mi, poprowadzę was na pastwiska urodzajne i nikt nie będzie pragnął i łaknął. Bo ja jestem dobrym pasterzem i zatroszczę się o każdą owcę, a zgubioną przeprowadzę i uleczę, aby była bezpieczna. A kto wejdzie do mojej owczarni, ten nie będzie pragnął już innego pożywienia. Ja jestem chlebem życia. Jedzcie mnie, abyście mieli życie wieczne. Wejdźcie w nowe przymierze, moje przymierze, które zawarłem z każdym, kto uwierzy, że ja jestem. I pijcie. Wspominajcie moją śmierć. W uniżeniu służcie sobie nawzajem bez kąsania i wypominania, bo każdy z was ma braki. A moje ciało ma się kochać, obdarzać pokojem i radością. Pomagajcie sobie w trudnym czasie, jaki kto przychodzi, aby próby były zwycięskie. Zachęcajcie się i służcie. Pocieszajcie się. Tak jest. Ja wszystkich, których kocham, karcę i smagam. Ja, wasz Pan i Król, ten, który przeszedł przez wodę i krew i który został ochrzczony ogniem. Ja znam was, każdego. Ukształtowałem każdego z was jeszcze zanim świat powstał. Każdy z was jest chciany i kochany. Ja jestem, was stworzyłem. Jedno jesteście ze mną. Tylko chodźcie do mnie. Idź i zanieś to słowo do moich dzieci. Pokój wam, moje dzieci.